Siemanko, ja jestem Lucek. Zapraszam Was na kolejny odcinek ze składania modelu. Dzisiaj będę szykował sobie kolejne części do malowania. Zanim będę to wszystko sklejał, no to chciałem sobie to pomalować dokładniej, każdą część po kolei. I przy okazji zauważyłem, że w tym modelu jest bardzo fajna sprawa, bo możemy sobie zainstalować albo kierownicę po prawej stronie, albo po lewej. To znaczy możemy wybrać sobie deskę rozdzielczą, jaką chcemy. No i najpierw sobie to wszystko poodcinałem, a później sobie dopasowywałem po kolei elementy, czy wszystko pasuje w tym kokpicie. Ja też zauważyłem, że ten model, no niestety, ma bardzo mało jakichś tam detali w stosunku do Nissana Skyline'a R34, którego składałem ostatnio. No ale dzięki temu będę mógł też wykazać się na takim modelu może troszeczkę prostszym. Postaram się oczywiście go zrobić najlepiej jak umiem, a te moje umiejętności myślę, że po ostatnim składaniu wzrosły, a może nie tyle umiejętności, co doświadczenie, więc teraz zanim w ogóle cokolwiek pomaluję, zanim coś tam popróbuję, to staram się robić to na innych elementach plastiku, żeby już na model nakładać tę odpowiednią warstwę farby, czy tam doszlifować odpowiednio. Tym razem do doszlifowywania czy wygładzania różnych takich elementów, które trzeba doszlifować, będę używał znacznie gęstszego papieru, żeby to naprawdę wyglądało bardzo ładnie, bardzo dokładnie. Więc tutaj mam papier PS 1200, którym będę takie miejsca, które były łączone na tej całej tablicy, dokładniej szlifował, żeby wyglądało to spoko. I tutaj dla osób, które nie wiedzą, jak używać papieru tego typu, najlepiej, najprościej wziąć sobie kawałek nawet jakiegoś twardego kartonu i po prostu zszywaczem sobie spiąć ten papier, lekko zagiąć na końcach te zszywki, żeby nam nie wadziły, no i zacząć po prostu doszlifowywać. Skleiłem kierownicę, ale później to rozłączyłem szybko, bo doszedłem do wniosku, że być może będę chciał kierownicę pomalować troszeczkę inaczej, nie na taki sam kolor, jak są te właśnie drążki. Co do kokpitu, pierwotnie myślałem, że pomaluję to w kolorze zielonym. I tak zacząłem sobie mieszać farbę, pomalowałem to w kolorze zielonym, no ale tak farba mi wysychała, ja podszedłem sobie do komputera, zobaczyłem, że no kurczę, ta Sylwia w żadnym możliwym modelu, ani w ogóle nawet w jakiejś tam abstrakcji tuningowej nie ma koloru zielonego i tak chyba głupio to będzie wyglądać później, jak się założy już okna i wszystko. Więc postanowiłem zmieszać sobie farbę czarną matową z taką farbką
jak ona się tam, z taką siwą, ale połyskującą, z jakimś takim jakby brokatem, nie brokatem. Nie zmieszałem całych farb, tylko to są naprawdę kropelki. Kropelki się tego miesza, a mówię wam, że ten aerograf jest tak zajebiście wydajny, bardzo, bardzo mało farbki idzie na malowanie, że wystarczy troszeczkę farbki zmieszać i ja już mogę praktycznie cały kokpit pomalować, łącznie z siedzeniami, z tymi dużymi elementami, które w ogóle są tam w środku. Także to jest naprawdę super sprawa. I w strzykawce, bo ja tak dawkuję sobie farbę strzykawką, no to w strzykawce było tej farbki, no mówię wam, na parsteczek. I udało się to fajnie pomalować. Później zacząłem pracować nad woziem, czyli karoserią. Oczywiście zacząłem od naznaczania sobie elementów zgrzewu, żeby je podszlifować, żeby to później ładnie wyglądało, gładziutko. Dach będzie całkowicie gładki. W Skyline'ie ten dach nie był taki super gładki, tam wystawały takie elementy po bokach, tak? A tutaj dach jest gładki, trzeba to ładnie wyszlifować. Prawdę mówiąc, jest tu znacznie mniej tych elementów czy miejsc zgrzewu i dużo, dużo mniej miałem tutaj szlifowania niż w Skyline'ie, acz warto było się tym zająć, żeby to oczywiście wyglądało ładnie. No i ostatnia rzecz, jaką robiłem w tej fazie, to było nakładanie podkładu pod farbę już taką właściwą. Użyłem Surface Primer, to jest taki jasny, tak naprawdę na opakowaniu jest podany jakiś kolor, to jest szary, no nie, ale na tym opakowaniu ten druk rzeczywiście nie oddaje tego koloru, bo jak zaraz zobaczycie, on będzie praktycznie taki biały. I bardzo fajnie, bo ja bym chciał zrobić tą Sylwię w bardziej takim jaśniejszym kolorze. Już tłumaczę dlaczego. Nie wiem, czy kiedykolwiek cokolwiek malowaliście, ale jeśli dacie podkład na przykład jakiejś szarej farby pod jakąś inną farbę ciemną, to uzyskacie bardzo fajny, głęboki kolor, a jeśli chcecie na przykład w pokoju, nawet gdziekolwiek, cokolwiek malujecie, jeśli chcecie w pokoju uzyskać kolor jaśniejszy, to użyjecie podkładu jaśniejszego, na przykład szarego koloru albo w ogóle białego. Używacie koloru jako podkładu i wtedy wychodzi wam jaśniejszy kolor. Ten jest taki średnio jasny, ja wiem jak to nazwać, sami zresztą widzicie jak on wygląda. Więc myślę, że kolor uda się uzyskać fajny. Tym razem mam już podkład, więc będę mógł wyszlifować te miejsca, które nie będą mi się podobały, na przykład gdzieś tam są jakieś grudki kurzu czy czegoś tam i będę mógł sobie to wyszlifować, żeby nie było jakiegoś brzydkiego babola. No i dzięki temu myślę, że uzyskam fajną, gładką powierzchnię. Mam teraz ładny, gładziutki papier, także fajnie to się uda myślę, że zrobić. Będę to technologią wodną myślę, że ścierał, tak żeby to wyglądało ultra, ultra gładko i zrobię to po prostu najlepiej jak umiem z narzędzi, które mam. Zauważyłem jeszcze jedną rzecz w tej karoserii, w tym nadwoziu, że jest ona znacznie bardziej elastyczna niż poprzedniego modelu. Mimo że te modele są w tej samej cenie, jakościowo ten jest troszeczkę gorszy. Ale uwierzcie mi, to nie ma znaczenia, dlatego że jeśli uda mi się go zrobić dobrze, to on będzie i tak wyglądał pięknie. A mam naprawdę ambicje, żeby wyglądał ślicznie, najlepiej na świecie. Najlepiej jak tylko mogę zrobić. I naprawdę jak do tej pory wychodzi to super. Zwłaszcza, że największe problemy miałem w poprzednim modelu właśnie z
malowaniem małych elementów. Teraz jeśli mam małych i dużych, to nie tylko małe przecież. Teraz jeśli mam ten aerograf, robota idzie bardzo, bardzo ładnie i myślę, że uda się zrobić coś super. Dlatego kibicujcie mi przez te wszystkie odcinki. Będę się starał je wrzucać regularnie, no ale nie zawsze mam czas, tak żeby też to wszystko, wiecie, nagrać, dograć, też przysiąść przy tym modelu, bo to jednak jest trochę roboty, aczkolwiek mniej roboty będzie niż przy tym Skyline'ie poprzednim, bo jednak tych elementów jest tu mniej. Bardzo Wam dziękuję i zapraszam na kolejne odcinki. Na razie, pa pa!